inicjatywy Urzędu Miasta i Muzeum w Działdowie w ubiegłą sobotę byliśmy świadkami niezwykłego widowiska. 12 grup rekonstruktorów z niezwykłą starannością odtworzyło jeden z najtragiczniejszych dla Polaków epizodów z I wojny światowej – bitwę pod Tannenbergiem. Jedną z największych bitew I wojny światowej była bitwa pod Tannenbergiem, gdzie w armii i rosyjskiej, i armii niemieckiej walczyli Polacy. Dlatego organizujemy tę inscenizację, żeby upamiętnić poległych w tej bitwie, między innymi Polaków, którzy walczyli po obu stronach konfliktu w armiach zaborczych. Zanim dwie zaborcze armie ponownie starły się ze sobą, oczom współczesnych mieszkańców Działdowa ukazały się obozy wojskowe z czasów I wojny światowej. Od godziny 12 otworzyliśmy obozy wojskowe, czyli obozy, w których są żołnierze, pokazują, jak wyglądało życie frontowe. O godzinie 16 mieliśmy modlitwę na cmentarzu wojennym z I wojny światowej, a od 16.30 do godziny 19, do godziny inscenizacji odbywają się różnego rodzaju pokazy. Czyli mieliśmy pokaz artyleryjski, pokaz musztry pierwszowojennej, pokaz uzbrojenia, no i kulminacją tego pikniku jest inscenizacja bitwy pod Tannenbergiem, tego epizodu, który rozegrał się niedaleko Działdowa, w okolicach Uzdowa i w samym Uzdowie. W pierwszej w Działdowie inscenizacji historycznej wzięło udział aż 120 rekonstruktorów z Polski, Litwy i Rosji, żołnierzy pruskich i rosyjskich, a na co dzień policjantów, przedsiębiorców czy dziennikarzy. Nasza grupa wywodzi się z Malborka, tam gdzie stacjonował 152 Marienburski Pułk Piechoty. Ten właśnie 152 regiment był jednym z tych, jakie brały udział w bitwie pod Tannenbergiem. No, 152, tutaj na moich naramiennikach łatwo zobaczyć te właśnie wyszyte cyferki, 152 Pułk Piechoty. No i właśnie reprezentujemy wojska pruskie, te, które broniły ziem, na które wkraczały wówczas w sierpniu 1914 roku wojska rosyjskie. Rekonstruktorzy z Malborka z niezwykłą starannością wcielili się w żołnierzy swojej epoki, a same przygotowania do zaprezentowania sylwetki żołnierza pruskiego zajęły im aż 4 lata. Umundurowanie akurat tej epoki to była kwestia kompletowania go, no, co najmniej dobrego roku, można powiedzieć. Przyszedł taki moment w roku 2013, że pomyśleliśmy, że w związku z tą rocznicą czas zrealizować jeden z naszych wcześniejszych pomysłów. Grupa istnieje od roku 2005. Żeby na stulecie bitwy, rozpoczęcia Wielkiej Wojny, a także bitwy pod Tannenbergiem, mieć gotową sylwetkę żołnierza pruskiego, właśnie takiego, jaki stacjonował w Malborku, gdzie grupa została założona. No, trwało to właśnie rok, skompletowaliśmy to umundurowanie. Częściowo są to rzeczy oryginalne, ale w bardzo znikomej części. Są to czasami niektóre elementy oporządzenia, bagnety, ładownice, no ale mundury to już muszą być rzeczy, które będą jak najbardziej użytkowe. Użytkowe w tym rozumieniu, że można w nich wykonywać praktycznie wszystko, co trzeba na polu walki. Zdarza się przecież czołgać, zdarza się rzucać, biegać. No muszą to być rzeczy współczesne, w miarę solidne. No, czy wygodne, to akurat może ostatnia rzecz, ale jak najbardziej zbliżone do oryginałów. Przypadek sprawił, że akurat te nasze mundury w większości powstały w Chinach. Umundurowanie to jednak nie wszystko. Na polu bitwy nie może przecież zabraknąć szpitala, różnego rodzaju broni czy wozów bojowych. Podczas bitwy Tannenberg 2017 nie zabrakło. Na pewno ciekawostką jest armata rosyjska prawosławna, także replika samochodu pancernego Rusobaut, walcząca na ziemiach Polski w okresie I wojny światowej. Można powiedzieć, że jest to jedyna replika tego samochodu w kraju i jedyna w Europie. Oprócz tego tutaj możemy także zobaczyć dioramy przygotowane przez rekonstruktorów, m.in. pocztę polową, szpital, także różną plejadę mundurów, różnych barw pułkowych. Ile kosztuje takie hobby? Na pewno więcej niż się żonie rekonstruktora wydaje. To zawsze trudno odpowiedzieć. Taki dowcip wśród rekonstruktorów krąży, że umarł rekonstruktor, to jest czarny sen rekonstruktora. Umarł rekonstruktor, a żona sprzedała wszystko po tyle, po ile on jej powiedział. Tak naprawdę jest to kilka tysięcy złotych. Wysokie koszty rekonstrukcji historycznych nie odstraszają na szczęście ich pasjonatów. Dzięki nim powstają żywe lekcje historii, takie jak choćby inscenizacja bitwy pod Tannenbergiem.
Możemy powiedzieć, że ta inscenizacja obejmuje okres, kiedy jeszcze nie było wówczas Polski na mapie. My chcemy przez tą inscenizację zwrócić uwagę przede wszystkim na nieco zapomniany fakt polskiej historiografii. Przede wszystkim musimy pamiętać, że w armiach zaborczych walczyły osoby narodowości polskiej. Jeżeli pojeździmy po okolicznych cmentarzach związanych z bitwą pod Tannenbergiem, ale chociażby nie tylko, bo mamy jeszcze bitwę Przasnyską, mamy bitwę pod Gorlicami, na tych cmentarzach naprawdę jest mnóstwo polskich nazwisk. No, chociażby Sławoj Składkowski wspomina w swoich wspomnieniach, jak jeden z żołnierzy austro-węgierskich wziął do niewoli swojego ojca, który walczył przeciwnej armii. No, świadczy to także o wielkim dramacie naszych rodaków, którzy musieli stanąć naprzeciwko siebie w okresie I wojny światowej. Jak mogła wyglądać bitwa pod Tannenbergiem? Dzięki inscenizacji mogliśmy ją zobaczyć, usłyszeć, a nawet poczuć zapach prochu. Dość ścisłym szefem. Widzimy również wielkiego bohatera I wojny światowej, ciężki karabin maszynowy Lachs. Broń, która całkowicie zmieniła oblicze tego wielkiego konfliktu. Broń, która zdecydowała o tym, że I wojna światowa pochłonęła aż tyle ofiar. Żołnierze bardzo często właśnie w trakcie takich intensywnych starć nie byli w stanie ocenić, gdzie są swoi, gdzie wróg, właśnie dlatego, że widzieli tyle, ile my w tej chwili. A trudno prowadzić skuteczną walkę, kiedy dym zasłania nam widok. Trudno podejmować decyzje. Dlatego też na polu bitwy dochodzi czasami do sytuacji ostrzelania własnych jednostek, bo po prostu trudno ocenić, z kim mamy do czynienia, kto wyjdzie z tego dymu. Początek I wojny światowej to również okres, kiedy zachowania kadry oficerskiej, kadry dowódczej były, można powiedzieć, stosunkowo rycerskie. Wobec sytuacji, że oto na przedpolu zostali nasi ranni nieprzyjaciela, Rosjanie wysyłają parlamentarzystów. Ten sygnał zostaje odebrany przez stronę niemiecką. Pojawia się elegancki oficer, który spotyka się z rosyjskim dowódcą. Uzgadniają możliwość udzielenia pomocy swoim rannym, uzgadniają możliwość zabrania poległych z pola bitwy. Prowadzą całkiem miłą rozmowę. Trzeba pamiętać, że w tamtym okresie na froncie bardzo często spotykali się oficerowie, którzy byli członkami rodzin. Walczyli co prawda po dwóch stronach frontu, jednak przed wojną spotykali się czy to na rodzinnych spotkaniach, czy to na polowaniach i po prostu się znali jako arystokracja. Po stronie rosyjskim widzimy udzielanie pomocy przez sanitariusza. Bardzo nowoczesny sposób przy użyciu płachty przystępuje do ewakuacji rannego. Płachty ewakuacyjne są stosowane zresztą przez jednostki ratownicze do dzisiaj. Pozwala to szybko, sprawnie zabrać rannego. Jednak coś zaniepokoiło rosyjskich piechurów, czy zachowanie któregoś z prusaków. W każdym bądź razie został zerwany. Znów rozległy się wystrzały. Trzeba pamiętać, że z punktu widzenia armii rosyjskiej walka za ojczyznę, za cara miała również wymiar religijny. Armia rosyjska była armią carską, a car był nie tylko władcą, ale również głową kościoła. Dowodzący pod Uzdowem
Leonid Konstantin Artamonow, dowódca korpusu, który tutaj walczył, był swoistym rosyjskim celebrytą, człowiekiem popularnym, podróżnikiem. Jako podróżnik realizował różnego rodzaju zadania szpiegowskie. Znany był jednak z jednego bardzo charakterystycznego zachowania. Okazywał publicznie swoją religijność. I w okresie pokoju wyrażał to poprzez informowanie i sprawdzanie, czy żołnierze wiedzą, jaki dzisiaj jest dzień którego świętego i ile wiedzą o swoich patronach. A w okresie wojny przejawiało się to właśnie takimi zachowaniami, jak teraz możemy zaobserwować, kiedy dowódca w dość trudnym momencie walki nagle pojawiał się z ikoną i błogosławił swoich żołnierzy, nawoływał ich do modlitwy. Było to zachowanie takie troszeczkę na pokaz, jednak wszyscy, którzy wspominają Artamonowa, mówią, że bardzo często zdarzało się, że pojawiał się wśród swoich oddziałów z ikoną. Nie był może dowódcą, który potrafił wydawać spójne rozkazy, nie był dowódcą, który potrafił dobrze dowodzić, jednak bardzo często okazywał publicznie swoją pobożność. On był człowiekiem niepokornym, ale nie był siły armii.